Jakie kreacje właśnie kostiumowe są trudniejsze czy łatwiejsze do zagrania? To zależy, to zależy o czym opowiadają. Oczywiście emocje pozostają te same i człowiek gdzieś w środku, niezależnie chyba od epok i od czasów, pozostaje ciągle taki sam, czyli zmaga się i boryka z tymi wszystkimi swoimi ograniczeniami, namiętnościami i, i, i marzeniami w każdej epoce, ale to, że w, akurat w takim kostiumie, My opowiadamy tę historię, to myślę, że dodaje jej tylko czaru, jakiejś pikanterii, niezwykłości, coś, na, na co widz myślę, czekał od dawna I, i my, twórcy też, więc bardzo czekamy na, na, na odbiór. Czy chciałaby Pani, żeby takie kreacje również teraz nam towarzyszyły? W sensie ubrania? Tak. No wie Pan, nie, nie, to jest niemożliwe po prostu, ponieważ nie sposób byłoby wsiąść do samochodów, w sukni. Długiej z trenem w kapeluszu ogromnym i jeszcze związaną w gorsecie. To jest po prostu niemożliwe. Do dorożki jest trudno, wsiąść aż do samochodu na pewno, albo biec do metra, albo nie wiem, siedzieć, siedzieć przy biurku w jakiejś korporacji w takiej sukni, sobie też nie wyobrażam.